Witajcie! Jadę sprawdzić gorczycę. Bo byłem parę dni temu, dokładnie przez wczoraj. I no niestety woda. Woda wszędzie, woda. Także nie wiem, czy tam się coś uda w tej chwili jeszcze poprawić, wjechać ciągnikiem. Ale widziałem z kolei tam, gdzie wysiane, no to już ładnie powschodziła. Jeszcze chcę zobaczyć jeszcze jeden kawałek, na którym jeszcze nie byłem. Ale wygląda to bardzo dobrze. Nawet słuchajcie, na tym piachu tam, no tu jestem już tu akurat po lewej stronie, tam na końcu, to tam mam taką największą pustynię, to nawet tam wzeszła, co byłem po prostu bardzo mile zaskoczony, bo nie spodziewałem się tak fantastycznego efektu. Zaczęła po prostu na zwykłym piachu rosnąć, dostała trochę wody i proszę bardzo. Także jeszcze pojadę w jedno miejsce, zaraz wam pokażę, w którym miejscu. Tam też jest piach na tej górce tak zwanej. No i zobaczymy, czy z tamtej strony na piachu wyrosła. Będę musiał tutaj jeszcze się przejechać raz talerzówą po tym polu. Ale w tym celu muszę pogadać z którymś z kolegów, żeby wziął swój ciężki ciągnik, no i wjechał. Zobaczymy jak to pójdzie, bo tym moją 60-ką to nawet nie ma co szukać. W tej chwili obawiam się, że nie wjadę. Zobaczcie, jak zielono się zrobiło w jedną chwilę. A było, kurczę, pięknie przygotowane, czarna ziemia była na wierzchu, no. Dobra, zamykamy auto. Na razie jest tak mokro, że nie wiem, czy cokolwiek, czy da się tam wejść. Dlatego nie jadę tutaj, bo przyjechałem samochodem. Nie jadę tu autem, bo mogę po prostu nie wjechać najnormalniej w świecie. Tutaj jest tak, no mokro, no słychać, o tu woda stoi nawet. O, tu już woda. Dolało, powiem wam. No tutaj takie bajorko się zrobiło, to nawet nie ma co marzyć, żeby tu wjechać. Tutaj po górce akurat idę. No i tutaj to miałem. A przejdźmy teraz tutaj jeszcze, zobaczmy. No też zielono, cholera. No zobaczcie. Nie no, tu bym wjechał chyba. O! Jakiś talerz. Jakieś takie coś. Ale zobaczcie, jak to porosło. Tutaj wszystko było tak jak czarno, tutaj tak jak teraz jest. A tu tylko chwila. O, masz silę, już dosyć grząsko się robi. Dobra, lepiej stąd wyjdę. O, a to ślady żurawi. Patrzcie, jakie wielkie. Nieźle, co? Kawał ptaszyska. O matko. Dobra, przejdziemy tutaj na górkę. No bo zrobię teraz taki właśnie rekonesans na piechotę, żeby zobaczyć, czy w ogóle ciągnik da radę. No tu bez problemu wjedzie, bo tu już jest górka, widzicie, ale tu jest ten piach 7 klasy. No piaskownia tak zwana. I wyłazi wszystko, tylko nie to, co trzeba. Na razie. Nie wiem czemu. Zobaczmy może kawałek dalej, coś będzie lepiej. O, tu wychodzi, patrzcie, jaka ładna gorczyca. Tu wyszła, o, tu wyszła też. Widzicie, jak fajnie? Jest też zielsko. O, tu jeszcze trochę też wyszło. Ale nie wszędzie wychodzi.
Tu nie ma. Ciekawe czemu. Tu wysiałem na całości. O, tutaj też. Ale nie wszędzie. Tu wychodzi. No patrzcie, całkiem. Ciekawe czy przegoni tutaj to zielsko. O, tu wychodzi fajnie. Tu wychodzi, ale dziwnie, bo tak nierówno strasznie. Tu jest wszędzie, a już ją widać z daleka. O, patrzcie, tu. Tu wszystko to gorczyca. Oto. To biedronki są dobrze, to powyżerają mi tępszyce. To nie muszę się martwić. Najgorsze to zrobić, słuchajcie, oprysk. Oprysk zrobicie przeciwko mszycy, to biedronki się trzymają z daleka. A jak wygonicie raz biedronki, to one już nie będą chciały tu wrócić. Natomiast potrafią wyżreć naprawdę. Ja bym powiedział, że biedronka to jest taki nietoperz na komary. On tam, nie wiem, 500 czy ileś tam w ciągu jednego oblotu zeżre tych komarów. Tak samo z biedronką jest. Ona po prostu ogromne ilości zjada mszyc. Tylko nie wolno jej przeszkadzać. No tutaj, gdzie właśnie taki lekki dołek jest, to się najbardziej obawiałem, jeśli chodzi o gorczycę, bo tutaj właśnie ta nawłoć mi startuje znowu. No to zobaczmy, nawłoć jest, ale gorczycy nie widać. I to jest bardzo, bardzo niedobrze, bo tu się okazuje, że będę musiał, słuchajcie, wjechać talerzówką albo broną przynajmniej. I po tej górce pojeździć, znaczy po tym dołku pojeździć tutaj. Ale zobaczmy, tu się powoli zaczyna pojawiać gorczyca. Tu. No tu się pojawia. Tu się pojawia, tutaj znowu nie ma, tu znowu jest. Tu znowu jest. No trzeba dosiać, to nie ma. Nie ma nawet dwóch zdań, będę musiał tutaj dosiać gorczycę. Kurczak, no. Tutaj jest, ale też z tym zielskiem. Coś trzeba innego wymyślić tutaj. Tak, żeby tą nawłoć udusić. Oczywiście jak teraz przejadę po tym bronami, no to nawłoć i tą trawę całą to zniszczę, bo po prostu wiadomo, ją zrusza. Tutaj gorczycę widać, tu też widać gorczycę między tym zielskiem, tutaj też. Tu już nie. No tak w każdym razie to wygląda, nie wiem. Nie wiem co się stało, czemu tu włazi, a tam nie włazi. Zobaczmy tutaj ten dołek. Bo dołek rzecz jest w tym, że tu może być naprawdę grząsko. O, ale tu jest lepsza ziemia, tu jest czwarta klasa. No i tu jest już grząsko, widzicie? A zobaczmy jeszcze tam. Tutaj. No woda w rowie jest. Tutaj to wszystko było tak czyste, zrobiła się łąka nagle. O ludzie kochani, no i od nowa. Ale tutaj będę musiał naprawdę przejechać, jeżeli już to tym. Ja teraz muszę tędy wyjść znowu stąd, bo naokoło tam to nie bardzo przejdę. No właśnie muszę pogadać z kolegą na temat dużego ciągnika. Bo 60 to nie ma nawet szans. Tu na górce, na luzie to przejadę. Ale tutaj w tym dołku to ona mi tu zostanie i tylko kolejny narobi. To trzeba jeszcze raz zobaczyć co się będzie działo. Ja spróbuję, zobaczę, pojadę do kolegi. Zobaczymy co on powie. I będzie wtedy jasna sprawa. A, tu mi coś takiego rośnie. Nie wiem co to jest, ale chyba głuk.
pszczoły chodzą, bo słychać cały krzak brzęczy. No trzeba to wszystko powyrywać, co niepotrzebne, poczyścić pole, no ale to wszystkiego naraz to się nie zrobi. Liczyłem na to po cichu, powiem wam, że dzisiaj nie będzie padało, a tu w nocy trochę dolało. No i to, co się jedyne sprawdziło, to jest to, że w maju będzie, cały maj będzie padał. Ulewny będzie taki, tam parę dni słońca i znowu ulewa. Więc bardzo mam utrudnioną sprawę, jeśli chodzi o pracę w polu. A chciałbym tutaj to kontynuować, no bo jak to zostawię w takim stanie, no to zaraz to zarośnie. Nie wiem tylko właśnie, czy szybciej wyskoczy gorczyca, czy to zielsko. To trzeba sprawdzić. No i na jesień trzeba będzie, znaczy na zimę, posiać coś konkretnego. Zobaczymy, czy tu pójdzie orkisz, czy coś, ale tak, żeby pierwsze, co wystartuje, po prostu to udusić. Może zobaczymy, żyto jeszcze wysieje, bo ono będzie takie o zimę i wtedy też załatwi temat chwastów wszystkich. A to jest dosyć istotne. No, zobaczymy jeszcze. Dzisiaj może zabiorę się za 60-tkę. Za tą ostatnią zwolnicę, co została, i hamulce. Jeszcze tylko podskoczę do sklepu po szczęki, bo tam z jednej strony, z tej lewej, z prawej strony, przepraszam, muszę je wymienić, bo ich tam nie ma. Także teraz pojadę jeszcze do sklepu. No to tyle dzisiejsza relacja, taka krótka. Sam byłem ciekawy, jak to wygląda z tą gorczycą, ale no tam, gdzie wychodzi, to całkiem fajnie, obiecująco wygląda. No ale tam, gdzie nic nie wzeszło, to nie wiem czemu. Ale to się okaże jeszcze. Zobaczymy. No to tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!